kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzielnicowego budżetu partycypacyjnego w roku 2014. Szanowni Państwo, ja powiem może dwa zdania na ten temat, bo od jakiegoś czasu toczy się taka dyskusja na ten temat. W tej dyskusji nasze stanowisko w tamtym roku było, mówię o stanowisku zarządu, było negatywne. Teraz sytuacja po praktycznie kilku miesiącach odrobinę się zmieniła, dlatego że spotkania, które miały miejsca jeszcze w dzielnicy 12, gdzie było spotkanie z panem przewodniczącym Rady Miasta oraz wszystkich przewodniczących rad dzielnic, tych, którzy brali udział również w tak zwanym pilotażu, czyli dzielnica 7, 6, 4 i jeszcze 1 zrobiła z własnych środków taki pilotaż. I generalnie po tym spotkaniu była opinia taka, że jeżeli dzielnica dostanie dodatkowe zadanie, czyli dodatkowe środki na to zadanie, to wszyscy przewodniczący są za. Przynajmniej tak to było wtedy na tym spotkaniu. I po uchwaleniu budżetu, jak Państwo już pewnie wiedzą, jest zapis 1 500 000 zł na tak zwany budżet partycypacyjny dzielnicowy i 3 miliony na budżet partycypacyjny miejski. Dostaliśmy pismo od pana przewodniczącego, które zwraca się do nas z prośbą, w którym zwraca się do nas z prośbą o informację, czy nasza dzielnica chce wziąć udział w tym dzielnicowym budżecie partycypacyjnym. I po przeanalizowaniu tego tematu na zarządzie mamy projekt uchwały Rady Miasta na przyszłą sesję, gdzie ten budżet jest jakby rozpisany. Przepraszam. Doszliśmy do wniosku, że dobrze jest w tym zadaniu uczestniczyć ze względu na to, że są to dodatkowe środki dla dzielnicy. Oczywiście więcej pracy jest, bo praca będzie polegała na tym, że będziemy musieli przygotować tutaj sposób informowania mieszkańców na temat możliwości składania wniosków, przyjmowania tych wniosków, później ocena tych wniosków, przeprowadzenie później głosowania nad tymi wnioskami. Bardzo mało czasu jest, ale uważam, że jeżeli dzielnica ma pozyskać dodatkowe, przynajmniej z tego, co tak obliczyłem na prędce, około 80 tysięcy, to warto się nad tym tematem pochylić. A poza tym da się może zrobić coś więcej wtedy z tych rzeczy, które są potrzebne do realizacji przez naszych mieszkańców na terenie naszej dzielnicy. I dlatego zarząd przygotował taki projekt uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pan radny Jarosz. To jest bardzo interesujący program, interesujący projekt, tylko że tutaj jest taka ważny element, czyli informacja dla mieszkańców i komunikacja z mieszkańcami. I tutaj, no, jak pan przewodniczący pamięta, mam zastrzeżenia do premiera Wielkiewiczkiego od dosyć dawna. I czy tutaj, no, można liczyć, że kurier Wielkiewiczki będzie jakoś to lepiej informował, żeby mieszkańcy zainteresowali się w ogóle tym projektem? Ja myślę, że tutaj nie tylko chodzi o to, czy kurier Wielkiewiczki będzie o tym mówił, tylko czy lokalni radni będą chcieli zainteresować mieszkańców ze swoich okręgów wyborczych, że jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki, które będą przeznaczone na to zadanie, na które będzie więcej oddanych głosów, prawda? Czyli w jakiś sposób tu nie chodzi o przynależność partyjną teraz, ale za przeproszeniem będzie chodziło o to, jak dany projekt będzie przez daną społeczność aktywnie promowany, bo to mieszkańcy będą składać. Czy my poinformujemy skutecznie wszystkich? Będziemy z naszej strony robić jak najwięcej. I tutaj, jeżeli pan by chciał włączyć się w przygotowanie kuriera, to pan zawsze ma taką możliwość jako radny dzielnicy, bo krytyka twórcza jest bardzo mile widziana. Czy ja mogę... Ale konstruktywna. Proszę bardzo, pani radna Naturska, przepraszam. Proszę Państwa, cieszę się niezmiernie, że zarząd przemyśla tę sprawę, ponieważ ja już w zeszłym roku
sygnalizowałam możliwość podjęcia inicjatywy włączenia się do pracowni obywatelskiej, którą prowadzi pan Dziewitek, naszą dzielnicę, abyśmy mogli w jakiś sposób aktywizować naszych mieszkańców, bo głównie o to chodzi. No i wykorzystać te dodatkowe około 100 tysięcy złotych na podstawowe zagadnienia, bo proszę Państwa, w tych 100 tysięcy złotych, które otrzyma dzielnica, to nie będą inwestycje typu budowy pawilonu czy coś takiego, to będą prace takie doraźne, o mniejszej wartości i w zasadzie na pierwszy rok w trakcie spotkań z mieszkańcami, później składania tych projektów, głosowania nad tymi projektami, jest temat zgłaszania ich, natomiast w kolejnym roku jest ich realizacja. No ta kwota, o której powiedział pan Góra, 1,5 miliona, to się zgadza dla dzielnic, 3 miliony to są przedsięwzięcia ogólnomiejskie. To jest kwota niemała i na jednej sesji radny Pietrus powiedział, że te dzielnice, które będą chciały włączyć się do tych działań, otrzymają te pieniądze, nie będą miały na przykład większych problemów z kupnem i montażem koszy na śmieci czy na odchody psie. Natomiast pozostałe rady dzielnic na tym stracą. Uważam, że pomysł godny naśladowania, zarząd i radni, których też reprezentuję, powinni się włączyć do tej akcji. I widzę tą możliwość, aby po prostu mieszkańcy mogli zgłaszać projekty te, które oni uważają za najbardziej istotne. Bo nam radnym często się zarzuca, że niejednakowo traktowane są poszczególne okręgi, kto ma lepsze układy i wcześniejsze działania w Radzie Dzielnicy, to ma tam prace wykonywane. A jak będą spotkania z mieszkańcami, będzie dyskusja, jest propozycja włączenia internetu, głosowania przez internet. Myślę, że w ten czas działania będą. Dziękuję. Tutaj małe sprostowanie, że tutaj przede wszystkim mają być to zadania jednoroczne, z wyjątkami będą traktowane zadania wieloletnie, ale generalnie jednoroczne. Czyli coś, co będzie zrealizowane w danym roku budżetowym. Pani radna, zaręcza. Kilka osób, starszych osób prosiło mnie, czy to jest możliwe, żeby właśnie w Radzie Dzielnicy był kurs komputerowy, bo w paru dzielnicach wiem, że w Krakowie tam dla seniorów robili takie kursy w ramach tych pieniążków uzyskanych. Czy jest taka możliwość? Proszę zastanowić znaczy, się. Inaczej, ja myślę, że to jest kwestia taka, że jeżeli jest potrzeba, to trzeba po prostu przygotować ten projekt, bo właśnie dlatego będą mieszkańcy mieli możliwość tutaj składania własnych projektów, bo będą wiedzieli, czego oczekują od rady. Bo najgorzej, jak na przykład czasem się może zdarzyć coś takiego, że są realizowane projekty tak zwane społecznie mało przydatne. O, dobrze pani Małgosia mi tak podpowiedziała, że po wykonaniu danej inwestycji mieszkańcy nie czują żadnej różnicy, to po co było wydawać pieniądze? Tylko ja tu jeszcze dodam, przepraszam, do tego mojego, że właśnie ludzie, gdyby mieli te kursy, mieliby większą możliwość otrzymania pracy. Stąd oni mnie prosili, żeby możliwość zaprezentować. Nie teraz jest czas na to, żebyśmy nad tym, że tak powiem, tematem szczegółowo się zastanawiali. Ważne są tematy zgłaszane przez mieszkańców, które będą później weryfikowane, czy miasto jest w stanie zrealizować taki temat, czy nie. I to będzie realizowane przez odpowiednie jednostki miejskie i wydaje mi się, że harmonogram wstępnie z tego, co ja tutaj przeczytałem, to jest taki, że informacja do końca marca albo początku, nie chciałbym teraz Państwa... Marca. Później do końca maja mają być zweryfikowane, do końca czerwca mają być już rozstrzygnięte wszystkie te konkursy i ma być proces realizacji. Czyli praktycznie wakacje plus kawałek października zdaje się praktycznie. Także to nie mogą być jakieś wielkie projekty, ale to mają być właśnie takie rzeczy, gdzie mieszkańcy będą widzieli efekt praktycznie od razu, jeżeli możemy powiedzieć, że kilka miesięcy to jest od razu. Tyle. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę. Nie widzę, a więc... Może, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, żebyśmy wiedzieli. W zespole są radni, reprezentanci organizacji samorządowych i urzędnicy, żebyśmy wiedzieli, kto wchodzi w skład tej... Inaczej, to co pani ma z gazety, to trochę jeszcze chyba na wyrost. Projekt uchwały jest już przygotowany. Ma on tutaj, że tak powiem, numer. Oczywiście, który... Tak, to jest to. Budżet partycypacyjny?
To jest druk, który można znaleźć w internecie 1661 i tam jest cały ten regulamin i harmonogram opisany, żeby pani się nie musiała zgadzać, bo nie zawsze w gazecie jest. Każdy wczoraj na się pojawiła, przepraszam. Ale tak powiedziałem, lepiej odnosić się do druków, które są bardziej precyzyjne niż wypowiedzi czy tam anonsy. Okay? Czy ktoś jeszcze w tym temacie? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie dzielnicowego budżetu partycypacyjnego na rok 2014.